Czołem, dziś będę nakrywał do was, siedząc z bokiem. Nie, 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 równa siedź. Siedź równa. Równo siedzę. Nie siedź równa. No. Czołem, korzystając z okazji, że właśnie Ramona przychodzi i popycha różne sprzęty, przygląda się teraz mi w ekranie, jestem już z żoną. Przeszłam i się przewietrzyłam trochę. Bije mnie żona, właśnie widzieliście, jak mnie uderzyła łokcie. Nie widzieli, bo widzieliście to. Czym jest? Pierwszą rzeczą, którą chcielibyśmy się podzielić, jest to, że ruszył kanał. Jeszcze raz. Co ty robisz? Musisz odpowiadać w jakiejś gimnastyki. Gimnastyka ustna. Musisz odpowiadać i teraz. Powiedz, ja odpowiem i zapytam, co to było. Marudził będę teraz. Czas antenowy brokowany, marudzenie. I trzecią nowiną. Potem... Dobrze, ale musisz marudzić na mnie, nie możesz powiedzieć normalnie. Zrobić taką minę. No. Już, już. Cicho. Tylko cicho, to mi nie przerywaj w trakcie. Cicho bądź. Ja odpowiadam te pytania, a ty, ty byś sobie mówił. A ty byś sobie mówił. Ja mówię sobie. Takie sobie pogadywki. Zmuszają mnie, bym nagrywał na temat, na który mówić nie chcę ja. Czołem, zaraz Ramona zacznie nagrywać swój odcinek, a ja będę słuchał, aby krytykować to, co ona powiedziała, żeby było coraz lepiej. Pozostańcie z nami. Jakieś widzę, jakieś bezgrołki. Okej, dobra. No. Ile? Teraz powstaje w niektórych głowach, dlaczego Ramona wyciera się chustką? Dlaczego Ramona się poci? Czy Ramona jest tak mało święta, że się poci? Przecież zwróćcie uwagę na mnie. Otóż nie. Czasem wynika po prostu z gorąca, że człowiek się poci, a czasem z nieszczerych intencji. Jest tutaj chyba z 50 stopni. Nie, jest tylko duszna. Teraz to ja się pocę, a Ramona się już nie poci. Dlaczego? Ja jestem grzesznikiem, ale dzieckiem. Cicho, już też idzie, już nam idzie. Ale i dzieckiem światłości przede wszystkim. Cicho, tylko powiedzieć, że jest przepełniona. Ja nie mówię komplementu. Dzień dobry, marudny. Czyś się nie wyspał? No, już raz poszedłem. I tutaj Janek jest świetnym przykładem, jak należy przyjmować komplementy. Bo zawsze jak mówię mu coś miłego, bardzo się szeroko uśmiecha i jest dumny z tego, że powiedziałam mu coś miłego. Na przykład mówię Janku, pyszne się i zrobiłeś mi śniadanie. I wszyscy, że on się tak uśmiecha. I tak przyjmuję ten komplement. Nie mogę się rozśmieszać dzisiaj. Janeczku, nie wiem, czemu tak nam się nic nagrywa. Nie pomodliliśmy się? Tak. I tak właśnie przyjmuję się komplementy. Niewzruszenie. Na zewnątrz niewzruszenie, a wewnątrz przyjmujesz i się cieszysz. Ten kawałek jeden, jeden, sześć, siedem, przeczytasz. Ten kawałek przeczytasz. Tak mi mówi. Rozkazującym tonem. I mnie zrzuciła z planu. Tak widzę, że dwie już ramię ucięto. Wszystkie znaki. Nie teraz! Janek. Wszystkie znaki. Ciocia. Rzucanie. No. Czołem, dzisiaj nagrywam sama nareszcie. Jestem gwiazdą YouTube'a. Siadł. Nie widać twojej ręki. Rzucaj. A może
prostu ramionami. Nie, nie Rona, nie. Nie, no bo wybrudziłaś Ramonę już całą z tyłu, ale... A po kto jej dawał kabanosy, czy ja to winę? No ona ma nas w błocie przecież. Ty masz spodnie w błocie już w tył. Tu. Wytrzep. Coś byśmy wam nagrali, ale psy hałasują. Dobrze. Mam wam psiaka. Tak, to jest właśnie ta osoba, która pobrudziła mi błotem. Pytam, dlaczego my nie mamy psów. Właśnie dlatego. Ani zjeść ich nie można. Nagrajmy odcinek na świeżym powietrzu. Świetny pomysł. Jesteśmy na czasach. I wodę popijamy. Fajne tło, nie? Chodź, letnimi katolikami. Własne tło. Dyrektor na miejsce! Ja już to mogę nagrywać. Dobra. No kura! Ale to nie będzie też tak szukać. Kura! Ale o modlitwie... Wiem. To mówi, że za cicho. Oj, już proszę mi tej wody przynieść. Masz wodę. Dyrektor. Kolejne pytanie będzie, ale mi gorąco, ale mi gorąco, ale mi gorąco, już jest teraz. Tylko, że mi to idzie, komar mi ugryzł. Dlatego, Anuszku, nie będziemy mieli kur. Widzisz? Przekonałeś mnie. Chciałam kiedyś kury mieć, ale teraz już wiem, że nie chcę. Bo to właśnie mówiłam, że zimnym spojrzeniem na mnie patrzysz, Janek. No i potem są komentarze, Janek patrzy zimnym i groźnym spojrzeniem. Bo tu jest za ciepło, że patrzy ciepło. Janeczko, tak właśnie dla wszystkich, którzy napisali, że Janek zimno na mnie patrzy. To dlatego, że jest tutaj powyżej 30 stopni, więc Janek po prostu chce mnie ochłodzić swoim spojrzeniem. Więc to miłość przez niego przemawia. Tak po prostu jest, miłość. Skąd w nim tyle miłości? Oczywiście źródłem miłości jest sam Bóg. Przecież nie. No właśnie, więc jest to tylko łaska, to nie jest Janka zasługa, że ma w sobie tyle miłości. Więc proszę już go tymi komplementami, ile on ma w sobie miłości, po prostu nie zarzucać. Bo jest to tylko i wyłącznie zasługa Boga. Jest to łaska i dar, który Janek chętnie przyjął. Bo lubi przyjmować. Lubi prezenty po prostu. Czas na bonus! 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 Katechizm potrzebuje. Katechizm potrzebuje. Mój żonek, Ramonek, a teraz korzystając z okazji, że żonek Ramonek już poszedł, odpowiem na pytanie, czy powinniśmy szafować Pismem Świętym, cytować dla naszego widzimisię? Ha! To jest właśnie to pytanie. Oczywiście nie powinniśmy tego czynić, szczególnie jeśli nie znamy nauczania Kościoła, szczególnie jeśli nie chcemy poznać Boga, szczególnie jeśli nie chcemy pokazać Boga takiego, jakim jest, tylko chcemy obronić swoje zdanie, które czasem jest nieodpowiednie. Więc powinniśmy słuchać Boga w naszym sercu i z serca głosić Boga. I oczywiście w głoszeniu Boga niezbędne jest również Pismo Święte. A zatem podpieranie się Słowem Bożym jest naprawdę pomocne, a czasem nawet i niezbędne. Więc nie obawiajmy się cytować Słowo Boże, ale cytować w kontekście całego Pisma Świętego, a nie jak nam się wydaje, bo czasem możemy się przestrzelić. I jak dobrze wiemy, grzech to jest chybienie do celu. Więc żebyśmy nie chybili do celu, warto poznawać nauczanie Kościoła, w nim trwać i tego się stale uczyć. Jak być uczniem Jezusa Chrystusa i z tego uczniostwa nie rezygnować. Tak, żonek Ramonek wszedł mi w ekran końcowy. Przyjdź po chusteczkę. Wszystko badajcie. To, co dobre, zachowujcie, to, co złe, odrzucajcie.
Cóż, ten fragment nie jest jedynym fragmentem, który pokazuje nam, żeby wszystko rozeznawać. Innym przepięknym fragmentem, który nam to potwierdza, jest oczywiście taki. Ten jednak, kto jedząc ma wątpliwości, sam siebie potępia, ponieważ nie postępuje zgodnie z przekonaniem wiary. Wszystko, co nie pochodzi z przekonania wiary, jest grzechem. Więc jak tutaj można świetnie zauważyć, warto wszystko rozeznawać, wszystko poddawać pod rozeznanie i słuchać sercem, by podążać za głosem serca. Przecież Bóg włożył w nasze serce swoje pragnienia, więc teraz naszym zadaniem jest je odczytać i na nie odpowiedzieć w sposób jak najdoskonalszy. I właśnie żonka wraca na plan, więc Janeczko przestaje nauczać. Może to odpowiadaj, bo ja już tutaj od czapy coś mówię. To pożegnajmy się może. Nie, jeszcze raz na to. Baterię będzie trzeba zmienić. Aha, no to pożegnajmy się w takim razie. I to tyle na dzisiaj. Także do zobaczenia następnym razem.